Nie damy rady wrócić tą samą drogą. Musimy znaleźć inną. Dobra, to lecimy. Jeszcze zostały dwie kuleczki, tak? Tak. Czemu tych kulek nie muszę zbierać? Fajnie. Jezu, skończmy już, naprawdę, proszę. No właśnie. Mam nadzieję, że dobrze idę. Bo oczywiście gra nie jest specjalnie intuicyjna. Ale tym razem mam szczęście. Proszę, postaraj się nie spaść. Ja pierdzielę, wejdź na tą deskę. Puszczę sobie jakąś muzykę w tle, czy coś. Żeby, bo nie wiem, ciekawiej. Ale dobrze idę. No tak, w sumie była tylko jedna droga. No, co za debil. Dobrze, że jedno z nas potrafi latać. No i teraz nie wszystko to ja ściga. Czy tylko ja mam tego dość? Miałam czas tylko na sen, marzenia. Na szczycie znajduje się żyzne pole. Możemy użyć tej płyty, by dostać się na następny poziom. Dzięki mechanizmowi dotrzemy jeszcze wyżej.
Witaj w mojej iglicy marzeń, miejscu pełnym przyszłości. Jezu, proszę, zamknij się już. Miłości. Witaj w mojej iglicy. Tam, ten mechanizm pomoże nam dostać się na kolejne piętro wieży. Który mechanizm? Ten mechanizm. No tak. Co my tu mamy? To rzeczywistość czy sen? Idź, znajdź ją, dołączę do ciebie. Złap mnie, jeśli potrafisz. Nie. O czym marzysz, człowieku, które z twoich fantazji mam urzeczywistnić? Jakie pragnienia namalujesz na moich płucach? No przecież nacisknąłem... No nie mówcie, że powtarzam całość. Ale znowu pudło. Jestem wolna. Uważaj! Ona wciąż gdzieś tu jest! Złoto i bogactwo, słodkie, delikatne pocałunki, moc, siła! Zamknij oczy, mój książę, mój królu, razem posmakujemy twoich małpek. Wyjmijcie klucz z drzwi! A ty, księżniczko, widzę twoje pragnienie. Twa dusza przemierza dalekie krainy, a ciało jest uwięzione w twym podupadłym miejscu. Nie jesteśmy sobie tak daleki. Mamy wiele wspólnych pragnień. Ona żyje we śnie, mój człowieczku. Spójrz na jej królestwo. Jej lud. Nie zostało nic oprócz marzeń o tym, co było. Żałosny sen o uratowaniu ludu, o powrocie Ormazda, o kolejnym okresie świetności dla miasta. Marzenia, marzenia, marzenia! Śpi za dnia, a zbudzi się wraz z nadejściem nocy. Uważaj na każdy krok. Niezły chwyt. Trening w tym mistrza. O czym marzysz, człowieczku? Ja pierdzielę! Irytujesz mnie już. Gdzie ona jest? Zabiję ją. Zamknij się na miłość boską. Marzenia, marzenia, marzenia. Ja łagam. Thank you.
to zabierze nas na szczyt. Konkubina jest gdzieś w pobliżu. Straciliśmy właśnie drogę wyjścia. Ale dlaczego chcecie odejść? To by było niegrzeczne. Goście tak nie postępują. Gdzie ona jest? Czeka na swojego księcia. Słaby. Kolejny mężczyzna pada mi ze stóp. Zostaw rąk, użyj rąk! Ja miłość boską, cholera! Musi się to przesuwać. Jak popieprzone. Nic tylko irytuje. Ale ja ogłuchnąłbym. Życie! Szalona wiedźma? Mam nadzieję, że ją masz na myśli. I to jest właśnie dobre pytanie. Dlaczego nie atakuje znam na miłość boską? Typu, pad mi się zepsuł, czy co? Chyba jak nic się zepsuł. Jak to nie działa na miłość boską? Jeśli pad się zepsuje, to koniec gier. Ja jeszcze mam jednego pada w zapasie wieczego.
Miejmy to już z głowy. Co mówiła o martwych marzeniach? Miała rację. Marzenia o tym miejscu umarły. To znaczy, że się poddajesz? Nie. Arymana trzeba zatrzymać, ale nie ze względu na przeszłość. Lepiej się nie poddawaj. Nie będziesz wyglądała tak pięknie, cała unurzona w zepsuciu i wypływająca z siebie brednie po Arymanie. Wyglądam pięknie, co? Proszę, no jest męczące. Spotkałem jeszcze pięknej kobiety, która by nie zdawała sobie sprawy z własnego... A ja nigdy nie spotkałam mężczyzny, który prawiłby bezinteresowne komplementy. Ależ ty jesteś podejrzliwa. Nie, po prostu nie jestem tak naiwna, jak myślisz. Ostatnia brama została otwarta. To już ostatni krok? Arymant zostanie uwięziony? A. Tak. Tak. Później musimy jeszcze wrócić do świątyni, ale tak. Już wkrótce Arymant zostanie powstrzymany. W porządku, księżniczko. Ruszajmy i uratujmy świat. Niech napisy są tak beznadziejnie stworzone, że się cię spokoju. Muszę je wyłączyć. Nie wiem, kto je w ogóle... Właśnie. Nie wiem, kto je w ogóle pisał, ale no... Powinien przynajmniej sobie jednego kolektora załatwić. Ja się zastanawiam, dlaczego to zostało takie wysokie recenzje. No, też się zastanawiam. Wyszło tak, na wszystkie główne platformy PC, Xbox 360 i PS3. Dokąd teraz? Komnaty pałacowe to trzy wielkie korytarze na trzech piętrach. Nawet na Maca jest. Zapewne zajęła najwyższy... Może konsulowcy odbiją cenę? Nie sądzę. Kieruj się instynktem. Tym, który zaprowadził mnie w sam środek tego chaosu? Przecież nie może cię zawodzić we wszystkich przypadkach. O Jezu. Zróbmy to już pierwsze. A ty jesteś na pograniczu. Nie liczy się takiej osoby. Nie liczy się hybryda. Hybryda człowieka i konsulowca. Lampy. No nie, no po prostu no nie wierzę. Może to troll jakiś, taki na skalę światową. Na koniec świata i jeszcze dalej. Szymek, tak myślę, to dawno żadnej bajki nie oglądałem. Takiej bajki. I w sumie od pewnego czasu chcę w końcu obejrzeć tą krainę całą lodu. Podobno najlepszą animację w historii. Chociaż nie. Ostatnią animację, jaką oglądałem, było Sosy Czwarty. W kinie. Matko Boska.
Chyba nie ma rzeczy, której bym nie żałował bardziej niż tej. Witajcie na balu, drodzy goście. Dobra, bimy się już. O Jezu. Pomóż mi, pomóż, uratuj mnie. Uratuj mnie przed ojcem, uratuj mnie przed złym bogiem. Ależ tak, uratuję cię, kochanie. Zapomnę o złocie, o przeznaczeniu. Będę biedakiem, nie księciem. Ach, dziękuję, dziękuję, mój człowieczku. Weźmy mu, zabijmy, proszę. Zapomnij o niej. Czas pomyśleć o mnie. Co teraz, księżniczko? Poleżesz sobie. Przecież napisałem to cholerne kółko. Ale te quick time eventy czasami pojawiają się tak z dupy. No, ale... Przynajmniej ten jeden quick time event można przewidzieć. Bo się przed nim pojawiają spadki FPS-u. Ma miłość boską, ile ona ma zdrowia. Silne ciało, słabe przekonanie. Ocena to jakiś skam. Ocena za wizual, ale okej. Za muzykę też jak najbardziej. Ale cała reszta... To chyba sprawia tylko pierwsze dobre wrażenie. Jakie to jest denerwujące. Warta z niej sztuka. Ona wciąż tu jest. No shit. Chwała Ormazdowi!
cię zepsucie. No łapa ją tą łapą. Widzisz, jaką mam moc? Weźmy ją, zabijmy, proszę. Staram się tego trzymać. Może się przydać. Musimy się dostać na następne piętro. Ta płyta nas tam zabierze. Masz dość siły, by... Myślisz, że możemy czekać? Musimy się ruszać. Dobra, dawaj się ją. Twój czas się kończy. Areman wkrótce ucieknie. W porządku, Eliko? Wola Aremana. Chcesz odpocząć? No i nawet już... Piętro jest ostatnie. Zapędzimy ją w kozi róg. Albo ja was. Macie wybór. Wejść w sieć, albo odejść. Areman oczyści dla was drogę. Możecie iść. Tak, w końcu Arymanowi można ufać. Puści nas, żebyśmy mogli wszystkich ostrzec, że chce się wydostać. Cisza czasem brzmi najdłużej.
proszę. Jej. No i ja znikła. Nie, 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 wybrałeś ją. A więc wybierz. Och nie, mój człowieczku, jak ją teraz znajdziesz? Jak udowodnisz jej swoją wartość? Tak, wszystkie to iluzje. Jak dobrze ją znasz? Szukaj jej, odnajdź ją. Jedno, dwa, trzy piętra, żadnych kryjówek już nie. Co jesteś w stanie dla niej poświęcić? Oby to zadziałało! Gdybym znowu zemdlała. O tym nie pomyślałem. Cóż, człowieku. To się udało. Podjąłeś próbę. I zawiodłeś. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Nie miałam wyboru. No i dobrze, wybuchła. Najlepszy koniec. Masz rację, uciekajmy stąd. Kiedy to się skończy, załatwię ci.
przygotowany. No wiesz, udekorujemy pałac, tak jak mówiłaś. Jej, tu sam złotego. Jej już nie ma, musisz się męczyć ze mną. Sam złotą tyjowkę, brązową tyjowkę, znowu brązową tyjowkę. Ale platyny to nie dadzą. Skończymy to i będziesz mógł poszukać ośnicy. A ty wrócisz do rządzenia swoim. Wszystko wróci do normy. Tak jak chciałaś. Brzmi jak plan. Na razie skończmy to, co zaczęliśmy. Uzdrowiliśmy krainę. Żyzne pole karmią świątynię. No i tak musimy teraz do niej wrócić. W świątyni znajdują się żyzne pola, które kierunkują przepływ energii. Musi być sposób, by wspiąć się na drzewo i do nich dostać. Wtedy Ahriman zostanie uwięziony. Myślałem, że Ahriman jest uwięziony w drzewie. Świetnie. Znów to spojrzenie. Przepraszam, że cię w to wpakowałam. Wcale nie. Dobrze, to ślice. Ślice, boga, burze bez góry. Cóż, skoro już tu jestem, popatrzmy. Jak się teraz w ogóle przyglądam, to dubbing jest tak w ogóle niepodpasowany pod ruchy... Ruchy ust postaci. Ruchami ust, walki postaci. No wiecie, o tym co chodzi. W ogóle nie ma takiej synchronizacji. Tu my słyszymy dalej dźwięk, ale patrzymy jak mimikę. No. Tak. Tak będzie w sumie najlepiej to ująć. No i dobra, chodźmy ubić final bossa. Chodźmy! Tylko to lata nie jest najgorsze. Jezu, jak długie to jeszcze będzie?
Jej. I co to w ogóle miało wszystko znaczyć? Miał to jakiś sens? Nie wiesz, że bohaterowie muszą zawsze przybywać na czas? Chyba przegapiliśmy nasze wejście. Patrz jak ciemno. Wygląda jakiś boss w MMO. Czyli to wygląda jak MMO. Albo jakiś side boss w większym RPG-u. Nie wiem, na przykład... Na miłość boską, nie mogę nic zrobić. Walka niczym się nie... Walka dosłownie niczym się różni od innych walk. Wszyscy bossowie, wszyscy przeciwnicy są tacy sami. Nie ma różnicy żadnej pomiędzy czymkolwiek. Zawaliłem.
Skąd w ogóle tym pluje tym jadem? Na miłość boską. Naprawdę pasjonujące. Ja ci dam. Pokonaliśmy final bossa. Jakie emocje, no po prostu. Wow. Weź go wysadź jak pozostałych i pokaż się napisy końcowe. No i skoczył w ciemność. Niech zgadnę, to nie jest koniec. Yep. Okej, z tym będzie ciężko walczyć. Szybko, musimy dotrzeć do tej płyty. Będzie większy wyskoczy. Ale akurat fajny finalik. Mam nadzieję, że wytrzyma. Zbliża się. Weź ojca. Z perspektywy bestii. Fajny pomysł. Akurat to jest, muszę uznać, że... Więc jak będzie gdzieś naprawdę się udało. No i od nowa. Dobra, ale jak mam tu uniknąć? Są znowu mechaniki RNG. Ja spróbuję na tym, a nóż. Dobra, czyli jednak to światło osłania przed tą mazią całą. Uwaga! Co teraz? Robimy to samo. Dalej.
się uwolnić! Weź metkę! Taką metkę? No nie, no co za debil, co on zrobił? No nie wierzę, po prostu nie wierzę w to. Prawda jest taka, że mało widać w tym wszystkim. Trzeba się w większości środków domyślać, co jest czym. Na przykład tutaj, czy to jest, nie wiem, skarpa, po której mogę właśnie się wspinać, czy to jest, nie wiem, ściana, po której mogę biegać. No bez jaj, przecież ta maź znikła już. O, jakie to jest cholernie irytujące. Zagry z walki w serwisach. Tak? Jakoś nie zauważyłem. Masz czy nie faktycznie? Czy nie faktycznie? Masz rację. Musi tak wsłuchać. No przecież ja pierdzielę kurwa, no mać, no.
Wziąłem rzutkę, no a nie, akurat VR chat to może jakbyś tak powiedzieć, pod względem technicznym czy też założeń to nie jest coś takiego powiedzmy ekstra super, ale no całość tworzy community, całość tworzą ludzie, tam jest tyle zawartości co nic, a mimo wszystko w jakiś sposób potrafi przyciągnąć z tego co zauważyłem i bawi. Jak mówiłem, to wszystko zależy od community. To community to stworzy. Nie zatrzymuj się! Ja mam tyle. Diamond Humble Bundle, Monty Bundle. Co tam jest, bo właśnie, bo ja mam tego kupionego bundla. Co tam jest? Można grać bez VR-a. O, to nawet nie wiedziałem. Choć ja wolałbym z VR-em grać. Tylko kurde, nie wiem. Nie wiem jak podłączyć tego PS VR-a do PC-ta. Jak to zrobić, żeby działało? Hey, do you wanna play Roblox? Ale w ogóle jest to nie ogarniam o co chodzi z tym Robloxem. Starałem się zrozumieć, ale no nie ma bata. A to strasznie mnie... To strasznie mnie bawią te postaci, czy też... Postaci, czy raczej ten mem z Knucklem. Z tymi czerwonymi małymi robaczkami z Sonika. To mi cholernie śmieszy. Właśnie, The Long Dark, no co, Quantum Break, The Long Dark, Warhammer, Tomb Raider, Sleeping Dogs, jakiś HIV, chcesz Shifty? Udało nam się, Eliko, udało nam się! Lutowym będzie Civilization 6, uuu, tak jak fajnie. No dlatego kupiłem bundla Monthly, od razu kiedyś zobaczyłem, że jest Quantum Break. Także jak w dodatku był The Long Dark, który był przez wielu polecanych, Warhammer, która jest dość świeżą grą, i tu jeszcze dochodzi nam Tomb Raider i Sleeping Dogs, no to naprawdę warto. Akurat ten monthly wydaje mi się jest jednym z lepszych. Czy właśnie przegapiliśmy jak ona się poświęca, żeby ratować świat? O nie! O nie, płaczę, o jak smutno, wcale tego nie przewidziałem, wcale tego nie powiedziałem w pierwszym cholernym odcinku. Czy w drugim. A teraz za jakimś cudem pewnie ożyje. I dwa DLC do Cylizacji 6. To Cylizacja jeszcze żyje? Znaczy Tomb Raidera mam, więc pewnie wam go dam. Sleeping Dogs mam, ale nie Definitive Edition. Tak więc sobie wezmę, bo tam są też DLC, które... mnie ciekawią. Także spoko. Cywilizacja 6 to najpopularniejsza strategia na świecie. Ja nigdy nie byłem fanem cywilizacji. W żadną cywilizację nie potrafiłem grać, po prostu nie potrafiłem. Ale cywilizację 6 pewnie kupię, bo czemu nie? Po 500 to nie spodziewałem się, że coś wymyślą. I jakie te DLC są? Do 6? W sumie zastanowię się jeszcze nad tym kolejnym monthly. Ale według mnie było całkiem spoko. Całkiem spoko. Ten monthly. Oczywiście są te indyki, o których... które nikogo nie interesują. Ale czego się spodziewać? Pikigowi Australia, bieda. Piątka jest tak spywalona, że szkoda gadać. Nie grałem w piątkę. Czy chyba chciałem kiedyś zagrać, ściągnąłem nawet, ale nawet nie uruchomiłem. Cywilizacja nigdy nie potrafiła do mnie przemówić. Nie wiem, po prostu nie wiem dlaczego. Może przez ten cały gameplay. Już bardziej przypadło do gustu seria Total War. I tam Shoguna nawet zagrałem z jeden czy dwa scenariusze.
Wróżmy ją na ołtarzu dla Boga, nie wiem, jakiegoś tam. Piątka to cudo. No jak widzisz, opinie są podzielone. Trójka to jest cudeńko. Piątka ma jedyny plus, że na jednym heksie można stać jedna jednostka. Piątka ma 90 na Metacritico, 96 pozytyw na Steamie. No i w sumie co z tego? No wiesz, no, jak widać oceny nie mają zbyt dużo znaczenia. Patrząc takiego księcia, takiego finala. Oczywiście oceny czasami są accurate, patch. A wiesz, samuraj. To nie mówcie, że to nie jest, czy nie jest koniec. Muszę iść do tych drzewów, czy co? No dobra. Już przed chwilą były jakieś napisy końcowe. Ja właśnie znowu uwalniam tego całego Larrymana, bo mi kobieta umarła. Jakie to jest głupie. A jednak ma teraz te 37 tysięcy ludzi online. To może to jest takie dobre? Nie wiem. Oddaj mi swą duszę. Bo nie ma konkurencji w tym segmencie. To też nie jest do końca to, ale no... Ma to pewien wpływ na wszystko. Oj tam martwa moneta. Umarła to umarła, a po co drążyć temat? Hej, Europa Universalization jest konkurencja. W sumie. Nawet nie jestem pewien, bo nie jestem fanem strategii, nie znam się. Ale Heads of Iron też możemy uznać jako taką konkurencję. Crusader Kings też. Czyli w sumie nie ma
nie jest tak słabo z tą konkurencją. Nie zgodziłbym się. Strategia produktu to kompletnie co innego niż Civka. No, a więc widzisz. Tylko ostatnie drzewo zniszczyliśmy. Przede wszystkim są bardziej hardkorowe. Chol jest bardziej przystępny. Bardziej hardkorowe, Jezus Maria, to boję się zapytać jak. Jak ja nawet się do cywilizacji zwykłej nie przekonałem. Jezus, złóżmy ją w ofierze. Dziurawe, bardzo często, a jej tam nie działa tak, jak powinno. Jak na przykład Gandhi rzucający atomówkę? Wyszczyłem drzewo. Co ja w ogóle mam w łapie? Duszę drzewa? A się cieszę, że na Civkę 5 nie wydałem zbyt dużo. O matko boska. Czy mówię, że jak myśleć o cywilizacji, to tylko z dodatkami. O matko boska. O! Pewnie się poruszyła. Jej! Ożywiła się zanim się ożywiła. I wrzucasz co? W nią kulę? Dlaczego? Gościu, pogrężyłeś świat w chaosie! Żeby ratować ją. Walczyliście o to, zobaczcie, żeby ratować świat. A ty tylko zniszczyłeś. Czymże jest ziarnko piasku? To by continued. Czymże jest ziarnko piasku? Haha. Okazało się, że gra była tak słaba, że nie stworzyli kontynuacji. Stworzyli sobie super otwarty. Ja rozumiem, żeby zostawić sobie w grze. Otwartą furtkę. Ale jeśli będziemy pewni, że będziemy chcieli stworzyć kontynuację, że już się tak wyprzedał, że Jezus, już produkujemy kolejną część, zanim sprzedaliśmy tą część. A tu co? Po prostu zakończmy tak w momencie i pokażmy, że będzie się to kontynuowało. Klatki są na pewno. No właśnie. Ubisoft był naprawdę swego pewny. Jak widać, że nie powinien. Stwórzmy grę opartą na znajdźkach, wrzućmy taką jakąś fabułę, której nie mam. I do tego zróbmy zakończenie, które będzie mówiło, że będzie kolejna część. Jakby nasza była wygra świetna, to na pewno stworzymy kontynuację. Suck my... To chyba. Ponad 9 godzin to bardziej wymęczony niż Katwin. Wiesz co, właśnie nie powiedziałbym. Czy
ciężko powiedzieć, czy męczące bardziej niż Katrin? Czy Katrin było irytujące, ale jednocześnie satysfakcjonujące po pewnym czasami, często. No i przede wszystkim miało dobrą historię. Z kolei taki książę Percy, o Jezu. Perspektywy widza, co? Wiesz co, a Katrin miała 7 i 9 godzin, no pewnie tyle samo tej fały. Ej, skończyliśmy. Wypadałoby jakąś ocenę wystawić. Pytanie jaką? Czy się dobrze bawiłem przy tym? Momentami. Czy gra sama w sobie jest dobra? Niespecjalnie. Czy miała potencjał? Owszem, miała bardzo duży potencjał, który nie został wykorzystany ani trochę. Także no... Są odmienkę zmieszane. I prawdę mówiąc, w przypadku księcia Percy stoi w tej samej pozycji, co w przypadku asasynów Kronik Lesów. Dam 5,5, bo więcej nie ma co. Nie, i wcześniej nawet myślałem na poprzednim strumyczku, że znajdźki znajdźkami, no ale koniec końców mogę dać temu 6. Jak później okaże się, będzie troszkę lepiej, to 6,5. 5,5. Pocałuj mnie w dupę. No, ale przynajmniej mam z głowy.